Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem soplica. No to muszę powiedzieć, że w takiej wspaniałej karafce. Tu już była troszeczkę otworzona, spróbować. No mówię, muszę to nagrać. Po prostu muszę to nagrać. Piękna, ale bardzo prosta oczywiście ekspozycja w tym w pudełeczku. I tutaj jest opis z tyłu. 40% soplica staropolska stanowi zwieńczenie starań fachmistrzów soplicy, którzy od pokoleń doskonalą tradycyjne receptury. Sporządzana według staropolskiego przepisu łączy w sobie aromatyczne nalewy na orzechy włoskie, śliwki i goździki. Uszlachetniona jest tradycyjnym polskim miodem, po czym długo leżał w specjalnych warunkach, aż osiągnie pełnię swojego lekko słodkiego i owocowego smaku. Zasmakuj szlachetnej polskiej soplicy staropolskiej, którą poświadcza wyjątkowy bursztynowy kolor nalewki. Odkryj ręcznie malowaną karafkę w eleganckim stylowym pudełku, które nawiązuje do dawnych czasów. Powiedzmy, że ono nawiązuje. Soplica to jedna z najstarszych marek polskich alkoholi. Swoją tradycją, kunsztem tradycji sięga 1890 roku w Gnieźnie, gdzie powstała ponad 120 lat temu. No już jest 130. Dlaczego piszą 120? Bo u mojego teścia stała sobie w barku przez ponad 8 lat. Wreszcie zdecydował się ją otworzyć. Możeśmy ją otworzyli. Po małym kieliszeczku spróbowali i mówię, zdecydowanie muszę to nagrać, bo jest cudowne. Także tak, już piłem. Jest cudowne. Bardzo fajna karafka z koreczkiem. Koreczek jest to prawda sztuczny, ale ogólnie sprawia to ładne. Ładne wrażenie. Piękny, taki bursztynowy kolor. No ale gdy dodali miodu, jeszcze leżakowało. Nie mówią, że to leżakowało beczce, ale no, nie wiem. Otwórzmy. Piękne, ciężkie szkło. Naprawdę taki dostojny, głęboki aromat. Jest miód, są te włoskie orzechy. Mnie się to kojarzy z tą właśnie zieloną skórką, z której się je obiera. No i wtedy macie takie pięknie usmarowane ręce, które nie chcą się smyć. Ale to właśnie ma taki aromat, taki zielono, ziemisto, ziołowy troszeczkę. Bardzo mocny tutaj. Do tego oczywiście jest miód. Dużo goździków, tak jakby cynamon. O, bardzo przyjemnie. Lekka taka owocowa też nutka. Pięknie. Wasze zdrowie, spróbujmy. To jest piękne. To jest naprawdę piękne. Jest słodko, miodowo, ale zarazem bardzo tak przyprawowo. Dużo goździków, dużo cynamonu. No i oczywiście orzecha włoskie. Bardzo dużo orzecha włoskie. To jest naprawdę piękna kompozycja. Troszkę tutaj tej śliwki tak jakby nie wyczuwam, ale jest taka lekka owocowa nuta. No cóż, ten alkohol już troszkę sobie przeleżał. Może to się tak troszkę inaczej ułożyło. To nie jest świeży produkt. Ale tak, wiecie co? Jest śliwka,
nie śliwka, ale ona przychodzi po takiej lekkiej fali pieprznych, alkoholowych nutek, które tak naprawdę są dosyć łagodne. Później przychodzi taka właśnie owocowość, lekka śliwkowość. I jakby na końcu jeszcze ten orzech wraca z tą ziołowością troszeczkę. A jak rozgrzewa? To jest naprawdę cudo. Piękny produkt. Piękna wódka. Piękna kanawka. To po prostu trzeba spróbować. Niby słodko, ale też jest i wytrawnie troszeczkę. Pięknie. Naprawdę pięknie. Polecam spróbować. No ta była, że tak powiem, odstała swoje, także ciężko by dobrać też równie starą. No ale wiecie co? Banan na gębie. Tak, to lubię. To naprawdę lubię. Świetny trunek. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się ta wódka. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, żeby być na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. A jeszcze będzie fajnie, jeżeli powiecie o kanale swoim znajomym. Niech oni też się cieszą. Wasze zdrowie!